7 budynków na Wałbrzyskim Podzamczu będzie poddanych termomodernizacji. Pieniądze mają pochodzić ze środków unijnych. Planowany czas rozpoczęcia pracy uzależniony jest od wyników konkursu, w którym uczestniczy Spółdzielnia Mieszkaniowa Podzamcze. Termomodernizację już zabezpieczoną mamy na budynki palisadowa 2.16 i palisadowa 18.28. A oprócz tego w projekcie, który złożyliśmy w ramach starania się o środki unijne, wytypowaliśmy 5 innych obiektów do termomodernizacji. Są to 2 budynki wysokie na ulicy Palisadowej, czyli 95-99. Są to 2 budynki przy ulicy Blankowej i 1 budynek przy ulicy Basztowej 2-22. A więc w sumie 7 budynków zamierzamy poddać termomodernizacji w roku 2017.